Moi drodzy, na stronie Enako możecie kupować gry, a z kodem KRL otrzymacie 3% zniżkę, link w opisie. A no dzień dobry, witam was wszystkich bardzo gorąco. Moi drodzy, to już jest prawdopodobnie ostatni epizod z naszej miniserii. Szybkie przypomnianko, co się działo i tak dalej. Moi drodzy, zakończyliśmy, pomogliśmy zakończyć wojnę w Japonii. Japonia stała się marionetką rządu chińskiego. Nie wiem jakim sposobem, ale komunistyczne Chiny rozgromiły po prostu Chińczyków i przejmują tutaj powoli władzę. Tutaj w Europie nic się nie zmieniło poza tym, że wyzwoliliśmy Europę, tak jak widzieliście, i w konferencji, no niestety, Włochy przeszły pod panowanie, tak samo jak i całe Bałkany, aliantów, tak samo Francja, tak samo, no tutaj to jest tak jak było. Ja przez ten cały czas toczenia wojen stworzyłem około 300-400 okrętów podwodnych. I są to okręty podwodne naprawdę dobre, bo ja je ulepszyłem, Quentin Class jest ulepszony na maksa. Ja tutaj już nic więcej nie wcisnę i powiem wam szczerze, naprawdę konkretnie jest to zrobione. I moim planem na tą wojnę jest to, że gdy ruszymy do walki, ja tutaj sobie zablokowałem nawet transportowanie jednostek, będziemy chcieli po prostu ubić jak najwięcej konwoi amerykańskich, jak najwięcej konwoi brytyjskich. I zobaczycie, że moje łodzie podwodne wybiją je praktycznie wszystkie. Jesteśmy przygotowani, mamy lotnictwo. No i konferencja pokojowa zrobiła się tak, że wzięliśmy Węgry na marionetkę, to mi się udało, i Rumunię wywalczyć. No i tutaj Turcja otrzymała Bułgarię. Dodatkowo wzięliśmy Besarabię. No i Węgry dostały, moi drodzy, Austrię. Po prostu jakby chciały, nie wiem, stworzyć wielkie Austro-Węgry, potężne, ale już raczej nie mogą. My mamy, jako Polska, 132 tysiące samolotów, Anglia ma około 70 tysięcy, Ameryka prawie 100 tysięcy. Tak jak my, mamy produkcję bardzo fajnie rozbujaną. Wrzuciłem sobie nowoczesne czołgi, do budowy oczywiście, tutaj już nie dorzucam, no bo chrom. Wrzuciłem bombowce strategiczne. Moje samoloty przydzieliłem pod pana Andersa. Pan Anders teraz dowodzi naprawdę potężną grupą powietrzną. Tyle maszyn ma pod sobą. To teraz będzie wzywanko, moi drodzy, do wojny, więc oczywiście będzie lag. Dobra, już jesteśmy na szczęście po lagu, wszystko się udało. Moje... O Jezus, jeszcze? Serio? No i tutaj moje czołgi same atakują bez piechoty. Tutaj jesteśmy tylko ubezpieczeni na wypadek ataku aliantów. Boże, jak mi ta gra laguje, co tu się dzieje? Tutaj ubezpieczyliśmy Turków, a tutaj, moi drodzy, szykujemy taką skromną armię. Wiecie co, ja sobie wrzucę może wszystkich dorosłych? Aha, nie mogę wrzucić wszystkich dorosłych, no bo straciłem, dobrze, rozumiem, bo bomby atomowe na mnie zrzucają, wiecie, i tracę poparcie do wojny. No cóż, jakoś damy radę, mam nadzieję. No i moje czołgi powinny to zrównać z ziemią wszystko, tak mi się wydaje. A my cały czas bombardujemy kanał La Manche. No i zobaczcie, o Jezus, już trochę lotniskowiec im zniszczyłem. 3 lotniskowce? Zatopione przez Naval Bomber. 3 lotniskowce Anglikom zniszczyłem. I unicestwie, moi drodzy, całą flotę. Naprawdę, na kanale La Manche. Tutaj, moi drodzy, jak możecie zobaczyć, to sobie spójrzcie, ile ja topię konwojów. Pamiętajcie, że wojna trwa praktycznie, no nie wiem, a my zatapiamy już tysiące naprawdę konwoi. Fajnie by było to po prostu przebić, przejść przez Belgię. Nie wiem, czemu tu jest... Aha, dobrze. Tutaj też liczymy na unicestwienie Rotterdamu, wszystko się udaje. Tutaj Belgowie, ojejku, wy to będziecie naprawdę łamani. Wy to będziecie, chłopaki, naprawdę łamani. Dobra, tutaj wiadomo, moje czołgi na puste. Okej, proszę do Dunkierki. Przepraszam was, może za jakość. Sądzę, że jakość nagrania jest dobra, zawsze stawiam to na pierwszym miejscu. Ale moi drodzy, no niestety ja z tymi legami walczyć nie mogę, bo zaufajcie mi, że ja mam komputer naprawdę z tytanu, ale on hoja w 1950, gdy jest po 1000 dywizji na kratkę, ledwo uciąga. Dobra, jesteśmy już we Francji, front się ledwo przesuwa. Cały czas sobie może tutaj, moi drodzy, ulepszamy tą propagandę oczywiście wojenną, bo chcemy sobie zwiększać prawo poboru. Widzicie? Oni wszędzie mi zrzucają atomówki, a jeszcze nie użyłem ani jednej. Obowiązkowa służba, tu już lecimy na maksa. Moje czołgi, jak widzicie, przedzierają się bez żadnego problemu. Specjalnie tutaj umieściłem czołgi, żeby zrobić tak zwany, można powiedzieć trochę, że jest to plan Hiltera po części. My mamy tyle samolotów w rezerwach. Słuchajcie, zobaczcie, ile ja mam samolotów w rezerwach. Gdyby mi się to tylko chciało wystawić 30 tysięcy myśliwców, nie? 6, Jezus Maria, 12 tysięcy tego. Wystawię jeszcze 1000 bombowców strategicznych i każę im zrzucać miny na La Manche. Francja to naprawdę nie będzie problem. Najgorszy problem będzie dostać się do Indii. Bo żebyśmy wygrali całą wojnę, to moi drodzy, skapitulować muszą Stany Zjednoczone, Indie, Włochy. Okej, wrzucamy wszystkich dorosłych, świetnie. No i moje czołgi, zobaczcie, rozplatują Francuzów od tyłu. Na Szwajcarów nie atakujemy, nic, to nam się nie opłaca. Teraz możemy zlecić Andersowi i jego 24 dywizjom, żeby się odłączyli. Czy w sumie tylko Andersowi zlecimy D-Day, bo we Francji już jego modern tanki nie będą potrzebne, bo z tego co widzę, to moje medy tutaj robią naprawdę w 100% robotę. Belgowie kapitulują, jak się spodziewałem oczywiście. Tutaj naprawdę nie mogę mikrować, ponieważ jeżeli ja bym teraz mikrował, czyli na przykład przestałbym puszczać plany i samemu bym się ruszał, to oni mają tyle dywizji, że to głowa mała. Włochy mają 100 dywizji.
Francja ma około 400, Anglicy mają około 500 dywizji, zero manpowera. USA, zobaczcie, tylko 200-300 konwoi. 500 dywizji mają Stany Zjednoczone. Ja muszę przygotować tutaj potężny, moi drodzy, D-Day. Okej, tutaj się wbijamy. Czołgów nie ma co obserwować, tak szczerze. Szczerze. 5 amerykańskich pancerników, lotniskowiec, 13 łodzi podwodnych. Moje lotnictwo tak sieka tutaj. Ja pierdzielę, czy wy to widzicie? Widzicie, ile oni rzeczy tracą? Że to powinienem mieć 100% domination. Wiecie co? Zlecę ataki na konwoje mojej armii też tutaj i na kanale La Manche. Niech sobie pływają chłopaki. Jasny gwint, zobaczcie, ile dywizji potopiliśmy. Anders teraz ma dominację i ja go puszczam. Puszczam Andersa. Patrzcie, to jest logika AI. AI ma 483 dywizje. A ile widzicie na wyspach? Tylko, że ja tutaj też nie widzę, bo to jest mgła wojny, ale to widzę. Nie obstawią w ogóle sobie Anglii. Zapraszam. Czy desancik poszedł? Proszę bardzo, desanciki już się wbijają. Modern tanki, proszę o atak. Modern tanki, to ich zobaczcie, co się im... Boże, co to są za dywizje beznadziejne? Jesteśmy, moi drodzy, przepięknie ustawieni. Wiecie co? Mi się wydaje, że oni będą chcieli wrócić. Boże, jak te samoloty pięknie wyglądają. To jest chyba jedyna rzecz, która im w tej grze wyszła. Naprawdę. Oni pewnie będą chcieli wrócić teraz do Anglii. Ale śmieszne jest to, że moje statki ich pozatapiają na morzu. I moi drodzy, to będzie rajd. Po prostu rajd przez Anglię. Dobra, Holandia zaraz upada. A my Anglików po prostu rozjedziemy. Oni nie mają z nami kompletnie szans. O, już moje lotnictwo, zobaczcie. Ja odpalam tą mapę i ja mam lagi. To też jest dosyć śmieszne. Cały świat przedzieliliśmy na pół. To jest po prostu piękne, naprawdę. A no i z racji, że odcinki poprzednie były tam krótsze, mówiliście, że są bardzo krótkie, postaram się, żeby ten odcinek był troszeczkę dłuższy. Po Anglii będziemy musieli wykonać desant przez cały Atlantyk po prostu, przez wszystko. Będziemy musieli płynąć do Ameryki. Nie wiem, czy mi to wyjdzie. Jeszcze dodatkowo, moi drodzy, no nareszcie moje siły się zrobiły. Tutaj powstanie druga armia w Baku, która będzie pod kontrolą byle jakiego już dowódcy. Okej. I uzasadniamy cel wojenny. Boże, 100% napięcia, 125 dni cel. Myślałem, że będzie tutaj z 30 dni maksymalnie. No i te dywizje będziecie gnali aż do Indii. No i Anglicy, moi drodzy, teraz zostali rozjechani, więc starczy tylko wejść. Śmieszne jest to, że Anglia ma od 280 do 600 dywizji, a na kontynencie aktualnie, z tego co widzę, ma dwie. Uwielbiam okręty podwodne w hoju. Jeżeli ktoś się zastanawia, jaka jest ulubiona kałacha jednostka w Herzogwajną, w sensie morska. Kiedyś na przykład bardzo lubiłem pancerniki i podlotniskowce grać. Nie. Okręty podwodne i all the way to go. Dobra, słuchajcie, musimy zrekrutować dodatkowe 69 dywizji, tak wiem, wspaniała liczba, i przejść na brak selekcji, żeby już kompletnie do końca wojny nie zostało nam tutaj... nie brakło nam manpowera. Dobra, nasze czołgi może nie zdobywają jakoś skrupulatnie dużo ziemi tutaj we Francji, bo tu jest też kupa jednostek włosko-francuskich. Tutaj się nawet nie ruszamy, tu sobie po prostu stoimy, ale jakoś to idzie do przodu, więc sądzę, że do Włoch też wjedziemy z niespodzianką tutaj jeszcze. Wow, naprawdę przepiękny kociołek został zrobiony. To jest troszeczkę śmieszne, wiecie co? Naprawdę bierze mi hikawa, jak widzę coś takiego, że Brytyjczycy mają 30 dywizji na jednej kratce i tutaj mają ich od groma, ale jak przyszło co obronić swojego homelandu, to były tam dwie dywizje. O, konferencja pokojowa, okej. Wstrzymuję się z desantem, bo czekam, aż moja piechota tutaj dotrze. Dobra, nieważne. Anders płynie. I tutaj, moi drodzy, z tego co widzicie, Chińska Republika Ludowa, udało się odrzucenie linii McCona. Dobra, moi drodzy, tam wyskoczyło mi, że Jugosławia kapituluje, ale nie mogę tego teraz sprawdzić, ponieważ wykonujemy naprawdę mega skomplikowany desant. Ci idą w zajęcie Chin, co ciekawe. I mają od 235 do 529, no teraz 463 dywizji. Dobra, doszedł piękny desant. Modern tanki, go północ, wy. Boże, tu jest 9 dywizji piechoty w porcie. Jeżeli tego nie przebiję, to jestem w 4 literach i to tak dosłownie. No i tutaj, moi drodzy, w Europie możecie zobaczyć kompletną, ale to naprawdę kompletną anihilację. Ja się jeszcze wstrzymuję, moi drodzy, z desantem, bo tak serio to... O, zrzucają na mnie permanentnie bomby atomowe, to dosłownie wszyscy. I moi drodzy z Anglii, 23 dywizje modern tanków właśnie rozpoczynają desant. Z tego co widzę, to jeszcze chyba nie. Z tego co wiem, to brakuje mi o naprawdę bardzo dużo ropy i dopóki nie mam wojny z Iranem, to będziemy sobie jej ściągać jak tylko najwięcej się da. Dobra, postanowiłem rozbudowę jeszcze tutaj portów. One się powinny dosyć szybko budować, powinniśmy sobie poradzić. No i czekamy na moją piechotkę kochaną, aż tu przyjedzie. Z tego co widzę, dotarła już tutaj moja piechota. Ona prawdopodobnie pogłębi tylko moje attrition, ale też wspomoże moje czołgi w walce, więc jedno z dwóch złego. Kosowo kapituluje, dobrze, to naprawdę zmieniła informacja to moje życie. Powiem wam szczerze, że nie wiem, czy nie będziemy po prostu... Dobra, stop, słuchaj, Moderna, zaatakuj tu. Czemu ty się wycofujesz? Boże, piechota w tej fazie rozgrywki jest troszeczkę już bezużyteczna, no ale liczę na to, że po prostu masą. Dobra, tutaj widzę, Europa została uspokojona. Boże, tu ją coś odbija znowu, naprawdę. O Jezus,
Dobra, moje czołgi to wyczyszczą naprawdę w 30 sekund, ale to jest irytujące, to takie skakanie. Przez Iran też jedziemy jak porąbani do przodu cały czas. Tutaj nawet fińskie wojska się znalazły, co ciekawe. Ech, no i tak, moi drodzy, zostaliśmy odepchani z Ameryki. Zostaliśmy kompletnie zniszczeni. Dywizja Modern Tanków zostały zniszczone. Dzięki Bogu, że nic tutaj już nie dopłynęło. Poczekam tylko, aż panowie mnie po prostu dobiją do zera, bo raczej z tej sytuacji wyjścia mieć nie będziemy. No i myślałem, że to będzie mały, taki słodki i przyjemny desant na Stany Zjednoczone. Niestety się myliłem. Z racji, że tu jest problem z czołgami średnimi, my sobie weźmiemy najlepszy wariant i wyposażymy go na fulla już w fabryki wojskowe. No to korzystając praktycznie z okazji, że teraz sobie dobijam Włochy, sprowadzam siły pancerne do domu, no i odbiłem się aktualnie od Ameryki. Aktualnie w tym momencie przygotowujemy jeszcze większy desant, jeszcze bardziej popieprzony desant. No i moi drodzy, tutaj z Europy planuję też wielką inwazję, ale to będzie trwało po 70 dni przygotowania, więc 84 dni, o Jezus. Więc pewnie widzicie, jak chodzi rozgrywka potężnie, no to ja tutaj sobie troszeczkę posiedzę, no i tu zaplanowałem desant, żeby zająć parę portów naraz tymi czołgami, szybko się rozjechać, ale z tego co widzę, moje okręty mi odkrywają. Boże, ile Ameryka ma dywizji naprawdę na wybrzeżach, to wow. Zastanawia mnie jedno, czemu to przyszło pod kontrolę Republiki Tureckiej? Trochę dziwne. Boże, ci znowu, zobaczcie, znowu się obudzili. Zobaczymy, czy nam się uda. Boże, telefon, naprawdę teraz? Dobra, nawet telefon mnie nie powstrzyma. Ej, dobra, wylądowaliście. No i jest fajnie, ale słuchaj, gościu, musicie zająć lotniska. A piątka to niech jedzie jak najdalej stąd. Okej, tutaj nie mam organizacji, więc to powinno pójść bez żadnego problemu. Staramy się po prostu rozjechać jak najdalej, żeby zdobyć jak najwięcej terenów. Ja piechota musi się rozejść jak najdalej, pięknie. Dobra, to nam się powinno udać, tak szczerze. Teraz myślę, że mamy upper handa nad Amerykańcami, bo utworzyliśmy jedną wielką linię frontu i sobie tutaj po prostu wbiliśmy. Też widzę, że z północy nadciągają już dywizji naprawdę milion i modern tanki i wszystko. To mam nadzieję jednak, że zajmiemy tyle terenu, że attrition nas po prostu nie zabije. Supplysowo tu jest tragedia w tej prowincji i tu się nie dziwię, że się nie przebijamy, ale bardzo dobrze nam idzie tutaj w Miami i w tych prowincjach, więc mam nadzieję, że zyskamy jeszcze troszeczkę więcej ziemi w Ameryce, bo tutaj z północy nas puszują. Na południu mamy przewagę, jeszcze. Dobra, pierwsze dodatkowe porty i pierwsze lotniska już się tutaj dodatkowe stawiają. Ja oczywiście muszę ulepszyć na maksa tutaj wszędzie lotniska. O, właśnie o to chodzi, niech się budują. Na północy jest tragedia. 20 dywizji na kratkę, tutaj jest spoko. Jakoś się przebijamy, twardo bo twardo, ale się przebijamy. Najważniejsze to tak, porty już powstają, czyli coraz więcej supplysów powinno tutaj trafiać. Okręty nasze chronią morza, więc mimo, że mamy tutaj problemy na północy, to na południu powinno nam to bardzo dobrze pójść i musimy zrobić bardzo mocny tutaj blitzkrieg. Wiecie co, widzę, że oni próbują nadgonić moją ofensywę, przesyłają dywizję z Waszyngtonu tutaj i one później lecą tu, ale mam nadzieję, że moje panzery będą po prostu nie do dogonienia. W Indiach jakkolwiek to też idzie, no fakt, że jest tragedia i mnie co chwilę wypychają, ale w końcu jak się na moja piechota zacznie tu rozlewać, to będzie inoros. Nie no, jest bardzo dobrze. Mimo, że tutaj tracimy ziemię i nie jesteśmy w stanie ich przebić, to tutaj dosłownie moje czołgi rozszarpały no kompletnie wszystko. Teraz tylko wjechać. Teraz zostało tylko wjechać, już otwieramy granicę z Meksykiem. Wow, nawet komuchy chcą mnie wesprzeć. Dobra, powiem tak, wygląda to już nawet solidnie. Meksyk nie jest dobrze broniony, ani nie jest zbytnio mocno chroniony, więc mam nadzieję, że po prostu sobie tutaj wejdziemy. O, jak ja uwielbiam po prostu wiercenie, nie? I tak dalej. No, to jest przepiękna rzecz. Patrzcie, mogę zrobić 178 dywizji piechoty. No i widzicie, moi widzowie, przy D-Dayu dzwoni do mnie telefon. Muszę wychodzić raptownie, wychodzę. Próbuję na drugi dzień dograć. Po prostu próbuję to dograć, nie mogę. Czekaj, brak selekcji, jest dobrze. Próbuję to dograć i też nie mogę, bo wierco i zadyma. Moje samoloty, no powiem szczerze, dają mi ogromną przewagę w Ameryce. Naprawdę. Gdyby nie one, to mógłbym się poryczeć. Nie, no ja wyjdę z siebie zaraz, kurwa. Moi drodzy, wiercenie ścian nasila się, ale ofensywa trwa, damy radę. Albo zdobędę Waszyngton i te wiertarki przestaną, kurwa, wiercić, albo nie nazywam się Łukasz Kałach, wódz polskiego narodu. Proszę was, zajmijmy Waszyngton, jest! Waszyngton! Jak tam w Indiach? No tragedia, można powiedzieć. Przebijamy się ledwo po prowincji. Kurwa. Wiecie co? Ja muszę poczekać znowu jeden dzień, aż oni przestaną to robić i to po prostu dogram, ale tutaj dużo nie zostało, no zobaczcie. To jest rozprucie już kompletne tych dywizji. Dobra, słuchajcie, bo nie będę powtarzał, nie wiem jak długo mam czasu. Dobra, słuchajcie, bo nie będę powtarzał, nie zapisałem sobie poprzedniej rozgrywki, muszę zdobyć Waszyngton jeszcze raz. I akurat mogę użyć bomb atomowych, bo mam tutaj, moi drodzy, teraz bombowce strategiczne, więc powiem tak, ja oszczędzałem całą grę bomby atomowe na ten moment. Nie pozwolę, żeby ktoś mi go zepsuł. Ameryko, przepraszam bardzo, ale you are going down. Boom! Ale się jasno zrobiło w momencie. No i, moi drodzy, no i to ja rozumiem. Nie ma jakiegoś tam nieprzebijania się czy coś. Zniszczyć wszystko. Spalić
dosłownie wszystko. Dobra, no to wiecie co, ja do Los Angeles dojdę prędzej czy później. Do kapitulacji pozostało mi tylko, moi drodzy, USA praktycznie, no i Indie. O, przy okazji mogę wystawić 170 dywizji piechoty, bardzo mnie to cieszy. No to połowę sobie dołączymy do tego pana, a połowa poleci, a tutaj. Do Ameryki. Dobra, w sumie USA skapitulowało, więc let's go, chłopaki. Naprawdę szanuję Niemcy jak nigdy wcześniej. Może dzięki Niemcom uda nam się tutaj coś więcej ugrać. Ule, jakie te czołgi Niemcy ma, pantery, wow. O, widzę, że tutaj nie... O kurde, co to jest? O Boże, przepraszam, Boże, ja sobie w tle serial oglądam, bo no trudno, żebym tutaj mikrował. I cały czas zrzucam atomice, robią mi się i zrzucam. Widzę, że niemiaszki wylądowały na plecach i szczerze mówiąc, ja bym ich jakoś wsparł. Nie wiem, czy oni dotrzymają. Modyfikacji Beautiful States tutaj, co prowadzę, jest wbudowany 100% non-core manpower, bo zobaczcie, mamy dostępnych kwalifikujących się rdzennych mieszkańców 100,5 miliona dosłownie. Ja jestem na braku selekcji, a przejdę na przykład na pełny pobór, usunę brak selekcji i zobaczymy, czy spadnie mi manpower teraz. Z ciekawości. Będę was informował. Dobra, moje dywizje już przyleciały i zaczynają się powoli rozchodzić. No tu to jest tragedia, nie? Ja to już po prostu puściłem plan i whatever, niech się dzieje co chce. W tle sobie oglądam oczywiście serial, co mogliście w sumie usłyszeć. Tutaj widzę kolejny desant Niemiec. Jestem naprawdę z Niemiec, to jestem autentycznie dumny w tej rozgrywce, bo mogę powiedzieć z czystym sercem, że Niemcy mnie kierują w Indiach, nie? I to nie będzie kłamstwo ani wstyd. Dywizje się już rozchodzą. Walczymy o to południowe Indie. Dobrze, że są rozszarpani na parę flanek. No ale jak tu stoi po 8 dywizji, oni mają full organizację, a cierpi attrition, no to trochę średnio. Też ile mamy bomb atomowych? Czekaj. I ostatnią zrzucimy... na te 7 dywizji. 1953. To jest chyba najdłuższa rozgrywka w Heroes of Iron, jaką kiedykolwiek prowadziłem po prostu. Ej, moje dywizje się nawet tutaj rozchodzą. Wylądowaliśmy, moi drodzy. Mucho grande señorita po prostu. No i zaczynamy budowlę masową portów na południu. Nie wiem, atomówki powinny inaczej działać w hoju, bo tutaj to tak po prostu tak nijak działają te bomby atomowe. Niby są, ale tylko organizacje spłuczą i to jest takie useless. Zobaczymy, czy cokolwiek da się tutaj ugrać. Tutaj nawet poszło, mimo że tu jest attrition 9000 i nasze dywizje tracą wszystko, to i tak się udaje. Tutaj fajnie się chociaż przepychamy jakkolwiek do przodu. Chyba Indiom brakuje teraz ekwipmentu, z czego jestem szczęśliwy. No i musicie mi wybaczyć wiercenie, ale jeżeli teraz tego nie nagram, no to będzie lipa. Nawet się trochę wbiliśmy, więc zaczyna się robić już coraz ciekawiej. Indie powinny upaść, ale już naprawdę żygam po prostu podbijaniem i Heroes of Iron w 53 to jest pure po prostu jak z tych win. Nawet nie ma takiego przekleństwa i wulgaryzmu w języku polskim, które umożliwiłoby mi opisanie tej sytuacji. I tu mówię teraz całkowicie autentycznie. O mój Boże, udało się i jeszcze raz udało się. Dobra, widzimy się po konferencji. Jasny gwint, moi drodzy, to już po wszystkim, dosłownie jest po wszystkim. Koniec. Udało się, jesteśmy tylko my i Komintern na świecie. Wybaczcie, ale nie chce mi się niszczyć 500 dywizji chińskich. Naprawdę mógłbym to zrobić, ale już nie mam siły. Jasny gwint. No to podsumowanie takiej kampanii. Polska rządzi całym światem, wokół same marionetki i nasze tereny. Nie chciałem wszystkiego anektować, chciałem, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Każdy postawiony na marionetce, Anglia rozebrana i tak dalej. Boże, wreszcie, już się nie mogłem po prostu doczekać. Wnioski z tej miniserii na pewno była męcząca. Dziękuję wam za uwagę, propozycje jak zwykle w komentarze. Ej, kumplu, teraz wyświetlają ci się proponowane filmy. Jeżeli interesuje cię mój content, kliknij, sprawdź, może zainteresujesz się na dłużej.